Cześć, siema, witam was, tu szalony kolekcjoner. Postanowiłem troszeczkę przyspieszyć z unboxingami przesyłek od was z tego względu, że nazbierało mi się ich bardzo, bardzo dużo. Dzisiaj odpalimy sobie przesyłkę od użytkownika, zbieramy karty.pl. Zobaczcie, jaką wielką kopertę przysłał nam ten użytkownik. Na zewnątrz nie ma adresu zwrotnego. W środku coś bardzo fajnie zapakowane w kopertę, to znaczy w taki wypełniacz bąbelkowy, który idealnie chroni różne rzeczy przed uszkodzeniami. I zobaczmy, co tam nam użytkownik zbieram karty przysłał. Przysłał nam Czawiego. Taki fajny plakacik. Przyznam się, kiedy się zbierałem, kiedy się miałem bardzo, bardzo dużo plakatów, cała ściana była wyklejona. Teraz niestety po drobnym remoncie nie robią tego. List od użytkownika, zbieramy karty.pl. Drogi szalony kolekcjonerze, mamy też adres. Dobrze, zobaczmy. Mamy Euro 2012, to jest album wydany przez Panini. Mamy tutaj troszeczkę wlepek, nie są to kompletne zestawy. Natomiast no, jest to jeden z moich kolejnych albumów z Euro. Będę miał przynajmniej fajną zabawę, jeżeli poszukam swojej naklejki i spróbuję coś tutaj jeszcze dokleić, uzupełnić. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Zobaczcie, troszeczkę wolnych miejsc, ale też dużo zapełnionych, także świetnie. Już sekundkę, tutaj coś sprawdzę. O, już. Wkładamy, oglądamy dalej. Z Niemcami ci nie poszło, widzę. A nie, jest tutaj troszeczkę z tyłu karteczek. Mamy też Portugalię. Tam mamy Hiszpanów. Włochów. No jest jeszcze troszeczkę tutaj do uzupełnienia. Tak jak mówię, postaram się to zrobić przy okazji. Dziękuję ci, zbieram karty za ten album. Zobaczmy, co nam przysłałeś jeszcze. Mamy tutaj karty Champions League 2012-2013. Otwieramy, sprawdzamy, szukamy. Bardzo fajnie zapakowane karty. Co tutaj będzie? I zobaczmy. Mamy troszeczkę bazówek z tego, co widzę. Między innymi jest Getze, Lewandowski, Błaszczykowski, Royce i Piszczek, czyli mamy komplet Polaków z Borussii. Mamy też zawodników z Manchesteru City. Sorry, że tak kręcę tymi kartami, ale tak są ułożone. Zobaczcie, jak to wygląda. Boski Mario chociażby. Jedziemy dalej. Mamy dalej Borussię. Schmelzer chociażby. Neuer. Wow, Borussia jest, nie wiem, nie sprawdziłem, ale być może kompletna. I na koniec jeszcze AC Milan. Tak to wygląda. Świetne karteczki bazowe z zeszłorocznych edycji Champions. Na pewno przydadzą mi się do uzupełnienia mojej wieży. Teraz zobaczmy Champions tegoroczne. Oj. Uda nam się, czy się nie uda? No musi się udać, jak się nie uda. Jak się nie ma udać. Przepraszam, teraz otwieramy, sprawdzamy, szukamy. Zobaczcie, co tutaj mamy. Mamy Maca Hummelsa chociażby. Mamy Artura. Reina.
Teraz chyba należy to odwrócić. O tak. Dużo, dużo fajnych kart podstawowych, kart bazowych. Troszeczkę żal, że z każdej drużyny Panini wypuściło tylko 9 kart, które się wkłada do albumu. Mogło być tego więcej, no ale co zrobić, i tak musimy być zadowoleni. Trzeba się cieszyć z tego, co jest, bo zawsze może być gorzej. Zobaczmy, teraz tutaj mamy karty specjalne, jakie nam przysłał użytkownik Oniku. Zbieram karty PL dokładnie. Ale zapakowane jak zwykle dobrze, bardzo dobrze. I zobaczmy, co tutaj mamy. Mamy kartę Fans, to jest Robert Lewandowski. Mamy Giggsa. Mamy naszego Wojtka Szczęsnego na karcie Goldstopper. Arkisio. Nene. Hansen. De Jong. Sirigu. Buffon na karcie Goldstopper. Fabregas, który będzie w najbliższym czasie występował u nas w filmie. Co mamy dalej? Mamy Nasri, Samir Nasri na karcie Fans. Dosyć dużo fajnych kart. Ten człowieczek też sobie czeka na swoją kolej, jeżeli chodzi o Hiszpanów. Gonzalez i na koniec Neuer z Bayernu Monachium. Dziękuję Ci, zbieram karty.pl, za przesłanie tych fajnych karteczek. Mam od Ciebie liścik, mam adresik. Postaram się jakoś zrewanżować. Mam nadzieję, że z mojej przesyłki też będziesz zadowolony. Proszę Cię tylko, uzbrój się troszeczkę, chociaż w cierpliwość, ze względu na to, że mam troszeczkę kart do wysłania i może to chwilę potrwać. Ale myślę, że w przyszłym tygodniu, na początku przyszłego tygodnia, przesyłka będzie u Ciebie. Pozdrawiam Cię, szalony kolekcjoner. Pozdrawiam też Was. Cześć!